Ja nie przychodzę do Was z żadnym kalendarzem adwentowym, ale powiem Wam, że czuję się tak, jakbym otworzyła właśnie taki kalendarz, ponieważ byłam niedawno u nas w naszym shoppersie, Shoppers Drug Mart. To jest to coś w stylu, to jest ta sama firma, co u Was jest Super Farm w Polsce. I była taka promocja, że kiedy wydało się 100 dolarów, co nie było problemem, dlatego że kupowałam coś Chanel, a wiadomo, Chanel to 100 dolarów to jedna rzecz i pójdzie. Więc jeśli wydało się 100 dolarów, to dostawało się taką kosmetyczkę. Znaczy to nie jest, to nie tą inną, to jest moja, stoi tam. Ale w takiej kosmetyczce było bardzo dużo różnych fajnych próbek, produktów. Także mamy różne z Biodermy, mamy jakiś serum. Tu mamy, to są akurat dla panów. Kitek, co ty tam robisz? Gdzie ty wchodzisz mi? Kitek. Kitek chce zabrać dla siebie jakiś produkt, tak? Chcesz serum? Okej, damy ci serum. To jest David Beckham. Akurat to jest dla panów. Balsam pod oczy i nawilżacz. Tu mamy z Lancome Genifique próbkę. Z Clarinsa też mamy jakiś nawilżacz na twarz. Soki tak. Tu mamy Dr. Reebok Hydrating Face Moisturizer. To znowu następny z Hyaluronic Acid, z Macadamia Oil, z witaminą E. Kitek. Kitek mi tu skrada filmik. Czyli jakiś nawilżacz, też nie znam tej firmy. Tu mamy Clarinsa dla mężczyzn. Nie wiem, czy się fokusuje. Ok. Czyli następny nawilżacz. Widzisz, że nawilżacze są popularne. Tu mamy Shiseido. Taki mały balsam pod oczy. Tu mamy wodę mi micelarną z La Roche-Posay. Tu mamy taki duży, 15 ml. Leaf Active Supreme krem Vichy. Tu mamy coś, co ja akurat używam. Advanced Night Repair from Estee Lauder, znaczy ze Estee Lauder. I to jest 7 ml, także tak na podróże jest ok. Tu mamy z firmy Origins, którą bardzo lubię. A to jest akurat do mycia twarzy, też fajne na wyjazdy. Zwłaszcza, że my ostatnio podróżujemy z bagażem podręcznym, kiedy jeżdżę z moim mężem. Niedługo nam się wyjazd szykuje do Meksyku, także też będziemy z podręcznym. Tu mamy z Neostraty Dermabrasion, czyli taki jakby ścieracz do skóry, nie wiem jak to po polsku. Z glycolic acid, z kwasem glikolowym. Tu mamy szminkę z Lancome. To jest taka bardzo, bardzo red, czerwona. To nie jest mój kolor. Może komuś ją dam. Tutaj mamy ze Strivectin, czyli z firmy, która jest na rynku już bardzo, bardzo długo. I sława jej zaczęła się od kremu na rozstępy, no i później już to poszło w różne strony, także tutaj mamy też właśnie jakiś intensywny na nawilżacz, na zmarszczki i na rozstępy. Tu mamy z Clinique też bardzo intensywny nawilżacz w formie żelu. Tu mamy primer ze Smashboxa, Photo Finish, też go kiedyś używałam, także go polecam, jest bardzo dobry. Z Biotherm, co my tu mamy z Biotherm? Ok, czyli krem na dzień z algami. Tutaj mamy z firmy Vitabat, ok, czyli krem do ciała, nie znam tej firmy. Czyli lawenda i rumianek. Lawenda i rumianek, krem do ciała. Tu
tu mamy z Glam Glue. To jest firma ze Stanów, z Kalifornii. Tutaj jest tak jakby maseczka taka glinkowa. Tu mamy próbkę wody kolońskiej z japońskiej firmy Issey Miyake. For men. I tutaj mamy też próbkę z Azaro. Też jest męska. Wanted. Czyli poszukiwany. No i całkiem fajna promocja, zwłaszcza, że byłam w tym sklepie, zupełnie się nie spodziewałam. Pod koniec transakcji pani wyciąga to w tej kosmetyczce i mówi: a mamy taką promocję, że bo wydałaś ponad $100, to dostajesz te wszystkie rzeczy i do tego jeszcze jakiś tam kupon na 35 tysięcy punktów, czyli na $35. A jeśli się zrobi zakupy w następnych 3 tygodniach, i akurat kupowałam chyba mój Derma Blend podkład, więc bardzo fajna promocja. Także w Shoppersie promocje są nie do podrobienia, także w ogóle ten system punktowy jest super. Naprawdę nie ma drugiego takiego sklepu, także bardzo chętnie tam zawsze robię zakupy. No i taka trochę inna wstawka niż normalna moja o kotach czy o podróżach, także ja kosmetkami też się dosyć interesuję. Nie powiem, żebym była bardzo crazy i wszystko muszę kupować, co jest modne i nowe, ale zawsze kosmetyki były dla mnie bardzo ważne i są. No ale nie robię za często nich włogów.